Witam jeszcze raz, muszę powiedzieć, bo miałem wciszony mikrofon niestety. Witam wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu, czwartym już spotkaniu imienia Władysława Dziewulskiego. Szczególnie witam naszego dzisiejszego gościa. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam państwa. Może na początek dam kilka słów wstępu, bo dzisiejsze spotkanie jest inicjatywą Koła Naukowego Studentów Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ma upamiętniać pierwszy wykład z astronomii, który został przeprowadzony w 1945 roku właśnie przez profesora Dziewulskiego. Natomiast dzisiejsza data jest równie szczególna dla naszego uniwersytetu, ponieważ właśnie 5 stycznia, 75 lat temu, przeprowadzony został pierwszy wykład inauguracyjny na naszym uniwersytecie, który też przeprowadził profesor Dziewulski, więc okazja jest, żeby dzisiaj się spotkać. Naszym gościem jest profesor Krzysztof Górski, astronom, kosmolog, który aktualnie pracuje dla NASA. W swojej pracy zajmuje się promieniowaniem mikrofalowym promieniowaniem tła. Członek zespołu zajmującego się misją kosmiczną Planck, laureat Nagrody na rzecz Nauki Polskiej, czyli Polskiego Nobla. I w końcu absolwent UMK. Jeszcze raz witam bardzo serdecznie, profesorze. Witam Państwa. Jak samopoczucie? Czy pogoda dziś sprzyja w Kalifornii? No, słońce świeci. Zaczyna się rozgrzewać po schłodzonej nocy, więc wszystko jest w porządku. 9:30 rano. Zaczynam się budzić. Świetnie. U nas jest 18:30, ciemno, ale cały dzień padał śnieg, więc mieliśmy No właśnie, trochę zimy. brat mi pokazał początek opadu, to zmroziło się, utrzymał się śnieg, będzie śnieg. Jeszcze godzinę temu był, jak wychodziłem, Aha, więc zakładam. bestia ze wschodu nadchodzi, bo też czytałem o 30-stopniowych mrozach. Też słyszałem o tym. No dobrze, to ja myślę, że możemy już przechodzić do takiej rozmowy nieco bardziej skierowanej. Na początek takie proste pytanie, które dostaje każdy student astronomii. Skąd wziął się pomysł na astronomię? Bo jest to jednak taki kierunek niezbyt często wybierany przez ludzi. I zakładam, że ludzie, którzy nas dziś obserwują, zastanawiają się, dlaczego wybrał pan astronomię, czy w ogóle jakie mogą być powody ku temu, żeby wybrać astronomię. Tak, no to zacząć musiałbym, gdyby kopać głęboko w pamięci, od tego, że ja nie wywodzę się z grona miłośników astronomii, jak to zawsze powtarzam, gdy mnie ktoś pyta, którzy na dachu wymrażają się ze zbudowanym własnymi rękami teleskopem i tak dalej. To nie było moim udziałem. Najwcześniejsze tego typu przygody, jakie pamiętam, to wyjazd na lotnisko w Toruniu w zimną noc, żeby coś tam rzucić okiem. Chyba jakiegoś małego maksutowa, żeśmy brali z kolegami, ale to nie było to. Także krótko mówiąc, ja byłem uczniem w czwartym liceum. Borykałem się z dosyć nieciekawym podejściem do uczenia nas fizyki i wszystko się zmieniło, gdy w czwartym roku, w czwartej klasie pojawił się nagle u nas nieodżałowanej pamięci pan Juliusz Domański, który był przyjacielem nieodżałowanego profesora Hanasza. I on zaczął nas uczyć astronomii. I to było jedno z najbardziej wstrząsających w sensie edukacyjnym przeżyć, jakie miałem w ogóle w liceum. Pan Domański był po prostu genialnym pedagogiem, mimo że był inżynierem z wykształcenia, nie był nauczycielem kształconym. I przez ten jeden rok w zasadzie nauczył nas wszystkiego tego, czego nie nauczono nas przez poprzednie 3 lata z fizyki, tych przynajmniej, którzy się interesowali tym. A potem jeszcze skierował mnie właśnie pod skrzydła w pewnym sensie, no wtedy to doktora Hanasza, który zasugerował mi temat. Wtedy można było taką rzecz zrobić, żeby napisać sobie przed maturą, tak zwaną pracę maturalną. Ona nie była oceniana, jakoś tam się liczyła do czegoś. No i to była pierwsza praca, którą przeczytałem. Mozolnie tłumaczyłem z angielskiego. To była praca Charlesa Townsa o mazerach.
czyli o tym, za co w końcu dostał później Nobla. No i tak jak to licealista, no, opisałem to, co zrozumiałem i tak to już zostało. A ciągle to jeszcze nie zastartowało mnie do astronomii, bo tak naprawdę egzamin wstępny zdawałem później na Politechnikę Gdańską, na Wydział Inżynierski i w końcu bardzo burzliwych miesięcy letnich, gdy już praktykę studencką tam wykonałem, to we wrześniu podjąłem dramatyczną decyzję i powróciłem do Torunia i odwiedziłem profesora, wtedy docenta Gąskę, który był chyba prodziekanem na matwischemię i powiedziałem mu, że chcę tam zdać ten indeks z Politechniki, zamienić go na UMK i on na to wszystko spojrzał i powiedział OK. No i tak zostałem studentem astronomii. No, taki był początek. Rozumiem. No, pan Domański jest chyba taką legendą Torunia, jeśli chodzi o fizykę i astronomię, bo już o nim słyszałem kilkukrotnie od innych ludzi. No i słusznie. Ale skoro już pan tak kopie w pamięci, to może zapytam o pierwszy wykład z astronomii lub pierwszy rok na astronomii. Czy jeśli dobrze liczę, to powinien być 75 rok. Młody Krzysztof idzie na pierwszy wykład. I czy pamięta pan coś z niego teraz, gdyby pan miał coś opowiedzieć? Z pewnym wysiłkiem, dlatego że struktura nauczania wtedy na astronomii była taka, że zarzuceni byliśmy masą wykładów z fizyki ogólnej, z analizy, z algebry. Większość czasu spędzało się na Grudziąckiej. Wtedy astronomia była na ostatnim piętrze na Chopina. I tam chyba był tylko jeden wykład z astronomii ogólnej, o ile dobrze pamiętam. No to tam były rzeczy takie, które, jak to powiedzieć, no, droga przez mękę, nie? Dla kogoś, kto nie był astronomem, miłośnikiem, który już to z mlekiem matki wyssał wszystko, no bo się zaczęły efemerydy, przeliczanie czasu współrzędne i tak dalej. Także nie pamiętam wykładu samego per se, ale pamiętam, że właśnie ta taka podstawowa rzecz była w nas wcierana dosyć ostro przez ten pierwszy rok, a później dopiero się zaczęło bardziej astrofizycznie, astronomicznie, wydaje mi się, na drugim roku zaczęły się inne wykłady. Ale może się mylę, może było coś więcej, być może mechanika nie była już na pierwszym roku, tego nie pamiętam po prostu. Rozumiem. No ja wiem ze swojego doświadczenia, że teraz mamy właśnie astronomię ogólną, czyli takie podstawy dla miłośników, a potem mamy astronomię klasyczną, na której mamy wstęp do astronomii takiej sferycznej, między innymi. A pamięta pan może, kto był wykładowcą? Kto wykładał? No właśnie, mówię pani, Boże, no. Uciekło mi nazwisko, no, był miły człowiek, wszystkiego uczył. Pamiętam wszystkich innych, bo potem się zaczęła pani Grudzińska, pan Woszczyk, Gąska, to wszystko pamiętam akurat. To mi przyjdzie, bo moja pamięć to tak działa, że za parę minut mi to wystrzeli, to wtedy przypomnę. Rozumiem. No jak skoro już rozmawiamy o takich... Oj, to się uciekło. Skoro już rozmawiamy o takich historycznych postaciach, to o ile patrona naszego spotkania raczej pan nie poznał, to inną postać ważną dla toruńskiej astronomii, czyli profesor Wilhelminę Iwanowską, miał pan okazję mijać przynajmniej na korytarzach uniwersytetu. Czy miał pan okazję się z nią skonfrontować tak bezpośrednio? Czy choćby wymienić słowo? Wydaje mi się, że nie. W kontakcie osobistym jeden na jeden to praktycznie na pewno nie. Myślę, że profesor Iwanowska wtedy już spędzała sporo czasu w piwnicach, no w Toruniu chyba też i to, no tak jak pan powiedział, no, widywało się ją na oficjalnych funkcjach i czasami na korytarzu, a poza tym no, profesor Iwanowska była osobowością w Toruniu, więc ja akurat mieszkałem
w tej części miasta, gdzie nie wiem, tam z 500 metrów od budynku, w którym ona mieszkała, i często mijałem ją nie tylko na korytarzach astronomii, ale i w mieście, i w kościele Panny Marii, do którego uczęszczała bardzo ostro, więc czasami ją widywałem siedzącą z przodu, rozmodloną i tak dalej, no i tyle. No. Także ją się widziało zawsze. No. Rozumiem. Mam takie pytanie dotyczące jeszcze studiów, już ostatnie, bo pewnie jest wśród słuchaczy kilkoro studentów i chciałem zapytać, czy pamięta pan coś z czasów studenckich, takiego najciekawszego, jakąś anegdotę, co zapadło panu najbardziej w pamięć, czy życie takie studenckie przyszłego naukowca w jakiś sposób różniło się od normalnych śmiertelników, czy w czasie studiów spędzał pan czas tak jak inni ludzie w tym wieku? No, mam nadzieję, że tak. Znaczy, to, co ja pamiętam, to, że astronomia zawsze była taka rozczłonkowana, zwłaszcza jak się to rozrzuci na 5 lat, bo musieliśmy biegać i na Chopina, i na Grudziądzką, i czasami jeździć do piwnic, i jeszcze na Bielany jeździć na jakieś lektoraty i tak dalej, do dziekanatów, więc człowiek po tym Toruniu się najeździł autobusami, nachodził. Miała aspekt egzotyczny taki przez to, że interesujące były praktyki astronomiczne. Moja akurat się odbyła w Krakowie, więc to było dosyć miłe lato, jak żeśmy tam miesiąc chyba spędzili, ganiając po Krakowie, bo nas po drugiej stronie Wisły umieścili w jakichś akademikach, a trzeba było jeździć przez cały Kraków do przedmieścia, do obserwatorium. No i tam buszowaliśmy po forcie Skała i cała ta egzotyka fortyfikacji jeszcze austriackich plus astronomii w to wbudowanych była dosyć tak porażająca. Ja chcę powiedzieć coś innego, no po prostu usiłowałem to powiedzieć, ale cała ta impreza z nagrodą Fundacji dla Nauki Polskiej była tak ograniczona czasowo, że nie, ja nie zdążyłem się wypowiedzieć w ogóle w sensie tego, komu byłem za co wdzięczny, a jeden z największych bagaży wdzięczności, jaki niosę w życiu, to jest taki, że jak borykałem się z astronomią przez pierwszy, drugi i potem na trzecim roku nagle się coś zmieniło, bo pojawili się państwo mikołajescy w Toruniu. No, moim dużym przyjacielem jest Maciej, jego żona Joanna była wtedy. Oni się przenieśli z Warszawy i Joanna skończyła na roku wyższym niż mój, a Maciej na moim. No i zaprzyjaźniliśmy się szybko. I tak naprawdę to oni byli czynnikami, które spowodowały moje zainteresowanie wyjazdem do Warszawy. No to był taki okres, gdy od kilku lat, nie tak długo jeszcze działało Centrum Astronomiczne. Ja nie miałem o tym pojęcia, z Torunia tam nigdy nie jeździłem, bo to było, tylko o tym się słyszało po prostu, że coś takiego jest, a tu się pojawili nagle ludzie, którzy z Warszawy się wynieśli, przyszli do Torunia, zaczęli opowiadać o legendach polskiej astrofizyki. Także no tak, no, zainteresowałem się tym, żeby jakoś spróbować się skontaktować z Markiem Abramowiczem. Od tego się zaczęło i w sumie na czwartym roku zaprosił mnie profesor Smak jako takiego zewnętrznego wizytora na tam kilka miesięcy w zamku, jak wiadomo jest ten hotelik, w którym mogą, wtedy się zatrzymywali tacy właśnie ludzie, jakie a potem byliby stworzony, i od tego się zaczęła moja przygoda z wyjściem poza Toruń i sięgnięciem później już do kosmologii, bo w Toruniu akurat wtedy nie było nikogo, kto się kosmologią zajmował na poziomie specjalistycznego wykładu, powiedzmy. Natomiast tam zostałem rzucony na głęboką wodę i najpierw interesowałem się rzeczami, o którymi po prostu technicznie nie miałem pojęcia, ale no, zmuszały mnie do większego wysiłku właśnie w dziedzinie relatywistycznej astrofizyki, o której marzyłem, nie mając pojęcia, o co chodzi tak naprawdę technicznie. A później zostałem, Abramowicz wyjechał do Stanów, wrócił profesor Paczyński, sprzedał mnie Paczyńskiemu i zająłem się soczewkami grawitacyjnymi, i tak to się wszystko zaczęło. Także ten drift był taki, ale wdzięczność do dzisiaj głęboką mam właśnie dla Joanny i dla Macieja
za to, że niejako popchnęli mnie w tym kierunku, bo sam miałem dosyć ograniczone horyzonty wtedy, w sensie tego, co tak naprawdę chciałem zrobić. Gdybym się z nimi nie spotkał, prawdopodobnie pozostałbym w Toruniu i zajmowałem się zupełnie czymś innym w astronomii. Rozumiem. Pozdrawiamy serdecznie Państwa mikrowejskich. Widzę, że Pan Maciej jest na czacie. Przypomniał, że ten pierwszy wykład był z Panem Alojzem Durnickim. Przynajmniej takie Dokładnie. nazwisko, tak. O, tak jest. No, wydaje mi się, że równie ważną, o ile no, znacznie ważniejszą postać dla polskiej astronomii, postacią dla polskiej astronomii jest profesor Paczyński. Skoro pan z nim współpracował, to na pewno poznał go pan trochę lepiej niż jedynie z historii i opowiadań. Jakim człowiekiem był profesor Paczyński? Jak się z nim współpracowało? Chcielibyśmy tutaj cały dzień o tym porozmawiać, bo że poziom długu i wdzięczności, jaki cała polska astronomia powinna mieć do Bogdana Paczyńskiego, jest trudny do ujęcia w kilku słowach. No to jest człowiek legenda. Według mnie w ogóle chyba jeden z najwybitniejszych astrofizyków późnego XX wieku, o ile nie w ogóle. I no ja miałem niezwykłe. No i szczęście i nieszczęście. Znaczy, zaczęło się od tego, od szczęścia, że no Abramowicz pojechał do Teksasu, Paczyński wrócił z Caltechu, Górskiego sprzedali Paczyńskiemu, Paczyński przywiózł preprint z Caltechu o tej pierwszej soczewce grawitacyjnej, którą właśnie opisano po jej odkryciu. No ja zacząłem tam coś prostego liczyć, w sensie modelowania geometrycznie, jak to wygląda i tak dalej. No i to było nieprawdopodobne. Ten człowiek miał 36 lat wtedy, był profesorem już i chyba już był członkiem Akademii Nauk. To było po prostu chodzące tornado. No, to był człowiek o takiej energii, że to w ogóle nie mieści się w głowie, jak się wspomina go w tamtych czasach. Po zamku poruszał się, tak mi się wydaje, jak to wspominam, tylko praktycznie truchcikiem albo biegnąc po korytarzach z miejsca w miejsce. Miał tam nieograniczoną liczbę studentów i doktorantów, z których ja byłem tylko jednym z niewielu. Bronek Rudak z Torunia był jego również podopiecznym, starszy kolega, który był na roku z Joanną Mikołajewską i też w zamku później zajmował się tym, czym zaczął się zajmować później, głębiej. No i co? No był bardzo inspirujący, wszystko wiedział, wszystkich znał. To było coś nieprawdopodobnego. To w tamtych czasach naprawdę trudno to opisać. To był człowiek, który spędzał kilka miesięcy prawie każdego roku w najlepszych ośrodkach naukowych, głównie w Caltechu i w Princeton. Potem przyjeżdżał do Polski, wszystkim tym się dzielił, obrzucał ludzi tematami. Był ostry i wymagający. Osobiście pamiętam, że gdy tam przyjechałem z Torunia, nie miałem praktycznie żadnego pojęcia o numerycznym modelowaniu czegokolwiek. To, że usiadłem na tym komputerze, który PDP-11, który CAMK miał do swojej dyspozycji i coś tam próbowałem programować, to szło mi bardzo ciężko. Były takie incydenty zabawne, wykopywane z pamięci, gdy już Paczyński nie wytrzymywał i mnie poganiał trochę. I to wszystko było bardzo dobre. Znaczy, ja ceniłem sobie zawsze to. Pamiętam, że jak wreszcie napisałem pracę magisterską i poszedłem mu tam podziękować za opiekę i tak dalej, to po prostu jedyne pytanie, jakie miałem do niego, to było takie, czy ja w ogóle powinienem się dalej tym zajmować, bo tak nie jestem przekonany po tym, co tu pokazałem przez ten rok, że się nadaje do tego, bo to trochę ciężkie zajęcie, a po co się męczyć jeszcze wiele lat i później się dowiedzieć w wieku 36, żeby sobie dać spokój. Takie rozmowy z Paczyńskim można było przeprowadzać. No a potem na to nastąpiła katastrofa. Ja zostałem doktorantem jego właśnie. Miałem się zajmować tymi soczewkami grawitacyjnymi. Przez rok się zajmowałem. Zaczęliśmy pisać, znaczy ja napisałem program, który zajmował się statystycznym modelowaniem populacji kwazarów soczewkowanej przez populację galaktyk z jakimiś parametrycznymi własnościami tej populacji i żeby wyliczyć tam sobie prawdopodobieństwa tego, ile tych soczewek będzie, jakie będą ich parametry rozkładów rozszczepień, jasności, stosunków jasności obrazów i tak dalej. Także grzebałem się w tym, pisałem to przez rok. No i wtedy nam zrobiono stan wojenny. Profesor Paczyński był
akurat na swojej kolejnej wizycie w Kalifornii, z której już nie powrócił na stały pobyt do Polski, no bo jak się zrobiła katastrofa w grudniu, no to wszystko stanęło i no to też historia nie z tej ziemi po prostu. Znaczy praktycznie większość tego naszego dojrzałego stafu astronomicznego była za granicą. Chyba tylko dwóch było docentów w instytucie, gdy to wszystko się stało. No i taka dziura została przez ponad rok. Ci ludzie nie wrócili. Część z nich później wróciła do Polski. Paczyński akurat nie wrócił. Natomiast została cała czereda studentów i doktorantów, którymi praktycznie nie było się komu zajmować, żeby ich prowadzić dalej. No, także to był ten okres, w którym ja później niestety straciłem przez jakiś czas kontakt z profesorem Paczyńskim, bo to robienie tego w tamtych czasach było niemożliwe. W sensie tak komfortowym, jak teraz mamy pod COVID-em, że robimy Zoom i sobie rozmawiamy, prawda? Czy Skype. I wtedy zacząłem się w końcu zajmować kosmologią i czymś innym. A potem spotkałem się z profesorem Paczyńskim znowu, jak już pojechałem sam do Stanów. Wizytowałem go wielokrotnie, zaprzyjaźniliśmy się. Byłem w Princeton prawie że do końca. Nieszczęsnego końca. No i cóż mogę powiedzieć, no tylko z każdym dniem mój podziw dla niego rósł i do dzisiaj jest no niewyobrażalny. No warto wspomnieć, że chyba jedna z najważniejszych nagród przyznawana przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne jest właśnie nagrodą imienia Paczyńskiego, więc no, miało ogromny wpływ na rozwój astrofizyki. No nie tylko polskiej. Absolutnie. Wspomina pan o tym, że ci ludzie wyjeżdżali i wracali za granicę i no wiemy, jak teraz wygląda praca naukowca, że raczej zazwyczaj wyjeżdża, wraca, szuka jakby nowego miejsca do pracy. No i z tego, co widziałem, to pracował pan w bardzo wielu miejscach. Począwszy od Polski, potem przez Kalifornię, Japonię, Niemcy, Francję, Nowy Meksyk czy Princeton. Jak różni się uprawianie nauki w Polsce od uprawiania nauki w innych krajach? Czy ta różnica jest bardzo zauważalna, czy teraz w dobie takiej globalizacji jest to coś, co próbuje się doprowadzić do pewnego standardu wszędzie na świecie? Więc po pierwsze, oczywiście moja płaszczyzna porównawcza jest szukam teraz słowa, bo oczywiście natychmiast astronomowi do głowy przychodzi angielskie słowo zbajasowana. Jak to się prosto tłumaczy, więc mam zbajasowaną perspektywę, ponieważ oczywiście sięgam pamięcią do czasów, gdy sam w Polsce to robiłem, czyli jeszcze no, doktoratu, prawda? A później jednak większość czasu spędziłem za granicą, więc ja nie chcę dokonywać jakichś zbyt rozszerzonych porównań na temat tego, jak to wygląda dzisiaj, bo szczerze mówiąc po prostu nie wiem. Ogólnie, jak to się mówi, wyprowadzając wszystko z pierwszych pryncypiów, no powinno być tak samo w tej chwili, bo Polska jest normalnym, cywilizowanym krajem z dostępem do wszystkiego. Kontakt jest natychmiastowy. W dobie internetu, gdy nawet nie trzeba siedzieć w zakurzonych półkach czasopism i wykopywać czegoś, tylko się to ma przed sobą na ekranie komputera, no to w sensie takim manualnym, operacyjnym nie powinno być żadnej różnicy. Różnice są ciągle chyba duże w sensie tego, jak zachodzi cały proces edukacyjny i jaki jest, czy w ogóle jest płaszczyzna porównania w sensie jakości wykształcenia studenta typowego astronomii w Polsce, czy gdzieś za granicą. No i to za granicą to jest tak rozszerzone pojęcie, że praktycznie nie ma ono sensu, no bo oczywiście gdy ktoś jest studentem wykształconym przez najlepsze uniwersytety w Stanach, czy we Francji, czy w Anglii, no to ci ludzie pobierają w ostrym tempie techniczne wykształcenie od najlepszych naukowców, od których się tego uczą, a cel jest zawsze ten sam w dobie czasami ukrywanej, ale tak naprawdę po prostu okrutnej konkurencji, żeby kształcąc tego studenta wychować kogoś, który pojawiając się na rynku musi przynajmniej próbować przekonać wszystkich, że jest w tym momencie najlepszy w tym, co robi na całym świecie. No, więc ten poziom wymagania jest
Oczywisty, na najwyższym poziomie. No. To jest tak jak w Princeton, jak ktoś zawizytuje i pójdzie do sklepu uniwersyteckiego i zobaczy, jaki mają t-shirt. Chyba jeszcze do dzisiaj wtedy, jak tam bywałem, częściej taki mieli i z dumą go niektórzy nosili, który miał napisane na klatce piersiowej It's lonely at the top. Czyli rozumiemy chyba wszyscy, co to znaczy. No, to chodzi. No, chodzi o poziom aspiracji i wiary w siebie, prawda? No, no, jest kwestia tego, no teraz dokonując projekcji wstecz przez moją pamięć, jak to było, no to wiem, że nic nikomu nie ujmując, oczywiście ucząc się astronomii w Toruniu w latach 70., no nie odbierałem w sensie żadnym pewnie astronomicznego wykształcenia takiego, jakie bym odebrał w Princeton czy w Caltechu wśród ludzi, którzy cały czas się ocierają, jakichś noblistów i tak dalej. Natomiast ogólne zręby wykształcenia były bardzo silne. Nie doceniałem tego wtedy tak, jak powinienem był, ale być może przez kombinację drobnej ilości talentu plus nacierania nas tą wiedzą. Wtedy mi się nawet wydawało, że to nie były jakieś porażająco uskrzydlające wykłady, ale jednak to, że rygor nauczania tej analizy algebry, całego podkładu matematycznego i ogólnej fizyki i tak dalej był narzucany ściśle, no to miało duże znaczenie. Także zajęło mi to trochę, jak już się pojawiłem za granicą jako postdoc. Początkowe lata były trudne, bo w sensie technicznej wiedzy i umiejętności kontaktu z tym, co się dzieje w tym momencie w astronomii, tego przygotowania nie miałem, na to musiałem trochę czasu poświęcić, ale gdy już zainwestowałem trochę w to, czym później się zajmowałem, w promieniowanie tła, no to ten cały podkład, który wyniosłem z Polski, właśnie spowodował to, że jakąś tam drobną odrobinę sukcesu we własnym spojrzeniu na to potrafiłem wygenerować i bardzo sobie to zawsze ceniłem. Także no, nie wiem, czy takie historie w ogóle mogą kogoś zainspirować do czegoś. Oczywiście astronomia jest dziedziną trudną, rozwija się bardzo szybko. Myślę, że gdybym studiował teraz w Polsce przy łatwości wyjazdu i budowania kontaktów zagranicznych, prawdopodobnie no, byłbym bardzo uskrzydlony tym wszystkim, co wydaje mi się powinno funkcjonować. No. Także, a już poza tym, mówiąc o tych wszystkich miejscach, do których jeździłem, nie jeździłem, w których pracowałem przez jakiś czas, to też oczywiście no, są całodniowe historie, można opowiadać o różnicach kulturowych. No, znacznie inaczej jest pracować w Anglii, niż we Francji, niż w Stanach, niż w Japonii. Każde to miejsce jest inne i dominujący czynnik to jest czynnik oczywiście kulturowy, lokalnej kultury, tego jak ludzie, czy to gadanie o globalizacji jest oczywiście dominujące teraz i informacja się globalnie pojawia i jest globalnie konsumowalna, natomiast no, praca żmudna, codzienna odbywa się we własnym biurze, we własnym instytucie, wśród ludzi, którzy w większości, no są miejsca, które są zglobalizowane i tam można powiedzieć, że dywersyfikacja jest taka, że człowiek nie wie, czy jest w Anglii, czy nie jest w Anglii na przykład. Do pewnego stopnia, bo tak naprawdę kultura uprawiania nauki jednak jest zdominowana w najlepszych miejscach przez to, co te miejsca budowały przez dekady i tak to po prostu wygląda. No. Do tego trzeba aspirować i trzeba to budować u siebie również. Nie można mieć żadnych zahamowań. Myślę, że talent polskiego studenta jest dokładnie taki sam jak studenta innego. Część przygotowania wstępnego na pierwszych latach, gdy ja się uczyłem, przeważała nad tym, co oni mieli tutaj typowo w sensie nauki w koledżu. Jak to działa w Polsce z rozbitym systemem na 3 plus 2, to już nie wiem po prostu, w sensie chłonięcia tej technicznej strony wiedzy. Mam nadzieję, że się nie pogorszyło i wtedy trzeba walczyć o wszystko. No, nie ma co ukrywać, że teraz w tym czasie, tak już, gdzie podróże, czy też łączenie się z ludźmi przez internet są normalnością, to znacznie ułatwia nam poznawanie właśnie nowych ludzi, czy też nawiązywanie kontaktów, czy po prostu uprawianie nauki z kimś, kto zajmuje się czymś innym niż to, co u nas na uniwersytecie. Także to jest coś naprawdę pozytywnego, jeśli chodzi o rozwój techniki.
Wspominałem o tym, że pracuje pan dla NASA. To jest takie hasło, które no, jest całkiem intrygujące zapewne dla wielu ludzi. Również dla studentów, którzy też chcieliby może kiedyś pójść taką ścieżką, sprawdzić, czy tak się da. Chciałem zapytać, w jaki sposób to się stało, że teraz pan pracuje dla NASA i czy wiąże się to z jakimiś nieprzyjemnymi aspektami, może nie nieprzyjemnymi, ale mniej pozytywnymi aspektami, niż można byłoby zakładać z takiej pozycji. Ponieważ no, ja sobie to wyobrażam w taki sposób, że kiedy ktoś mówi, że pracuje dla NASA, no to od razu ma się taki szacunek, ponieważ no, NASA jest chyba najbardziej znaną agencją kosmiczną na świecie, więc jest to całkiem spore osiągnięcie, żeby być tam, gdzie pan teraz jest. To jest funkcja nie jako całej drogi życiowej, ponieważ tak naprawdę to się wszystko zaczęło chyba jeszcze w Berkeley, jak byłem tam postdokiem. Tam poznałem i reszta to jest łańcuszek ludzi, okej? Okay? No, tam poznałem George'a Smoota, okay? Noblisty późniejszego jednego z Principal Investigators na COBE. Satelit, który wtedy jeszcze był budowany. Także gdy ja się zacząłem zajmować promieniowaniem tła, to jeszcze nie mieliśmy żadnych pomiarów, były górne ograniczenia na to, jaki mógł być sygnał. Budowano COBE, COBE był spóźniony, bo Challenger wybuchł. Trzeba było przebudować w późnej fazie satelitę do zmniejszonej wagi, żeby go można było rakietą wynieść na orbitę, a nie przy pomocy Space Shuttle i tak dalej. No i tak to wszystko szło. No, poznałem go, pracowałem z Joe Silkiem i innymi. Zacząłem się zajmować trochę wstępnie promieniowaniem tła. To, że Smoota poznałem, spowodowało to, że później po pewnym czasie spędzonym w Los Alamos i przedłużonej wizycie w Princeton, no krótko mówiąc, zostałem zaproszony, żeby dołączyć się do zespołu COBE. Okej, okay, no jakoś tam coś tam wypatrzyli, że może będzie dobrze, jak mnie zaproszą. No to mnie zaprosili, no i w końcu tam w 93 roku pojechałem do Goddard Space Flight Center. No to był mój pierwszy przez zatrudnienie bezpośrednie kontakt z NASA. No i wtedy spędziłem tu kilka lat na COBE i to było fenomenalne. Także nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. NASA jest skomplikowaną organizacją, ma kilka swoich, jak to się nazywa, NASA Centers, Goddard jest jednym z takich, gdzie głównie no, to są wielkie centra inżynierskie i techniczne, miejsca, w których się planuje, buduje, testuje satelity. Takim miejscem jest to Jet Propulsion Laboratory. Okay. Naukowcy są w mniejszości w takich miejscach. To nie są miejsca akademickie, tylko bardzo utylitarne. Znaczy, rola naukowca w centrum NASA nie polega na tym, żeby, jak to nawet mówi nasz dyrektor w JPL, siedzieć sobie jako ten mózg w słoiku i myśleć zamknięty w office nad tym, jak to rozwiązać problemy wszechświata, tylko no po prostu pomóc trzeba w konkretnej realizacji projektów drogich, trudnych, unikalnych i ryzykownych, okej? I taką rolę trzeba sobie znaleźć. Także gdy byłem w Goddard Space Flight Center na COBE, no to aż taka moja rola nie była. Zajmowałem się analizą danych COBE i tam miałem okazję swoje rzeczy poukładać takie, które mnie interesowały. I to bardzo było fascynujące. Później spędziłem kilka lat poza NASA, no i w końcu, jak się zaangażowałem w Plancka w Europie, w ciągu mojego 6-letniego pobytu, najpierw w Danii, a potem w Niemczech, no to no, zaprosili mnie moi znajomi, przyjaciele do tego, żeby rozważyć opcję powrotu do Stanów i zatrudnienia w Jet Propulsion Laboratory, gdzie było centrum amerykańskiej grupy badawczej pracującej nad misją Plancka. No, zdecydowałem się to zrobić. W 2003 roku przyjechałem i od tego czasu już tu byłem przez całą misję. No i teraz kultura miejsca takiego, to wszystko ma swoje
aspekty i kolory szczególne, prawda? Jest ten folklor, nawet NASA, prawda? Miejsce takie jak Goddard Space Flight Center jest bardzo inne niż Jet Propulsion Laboratory. Z bardzo prostego powodu. Jet Propulsion Laboratory to nie jest laboratorium ani centrum NASA, to jest laboratorium Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego, założone po wojnie, po tym jak dżentelmen o nazwisku von Karman strzelał rakietami na kampusie Caltechu, żeby zobaczyć, jak się lot rakietowy eksperymentalnie bada i tak dalej. No i nadymił im tyle, że go wygonili po prostu gdzieś do podnóża, do podgórza tutaj naszego, parę mil od Pasadeny, żeby sobie już strzelał i smrodził tymi rakietami gdzie indziej, a nie na uniwersytecie. No i tam od tego się zaczęło, zbudowali parę baraków, zrobili płot, a potem zrobili z tego laboratorium. No i od tego czasu to laboratorium jest częścią Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego, a jednocześnie jest zakontraktowane dla NASA, bo oczywiście praktycznie całe pieniądze, które przechodzą przez Jet Propulsion Laboratory, przychodzą z NASA, no bo taka jest skala tych projektów. No i tyle, ale podobnie jak w Goddard Space Flight Center, no, naukowcy stanowią mniejszość w sile roboczej JPL. Tutaj pracuje około 6 tysięcy ludzi. Jak w pełnej mocy laboratorium działa, to fluktuuje, no bo czasami duże projekty takie jak te łaziki marsjańskie czy coś zatrudniają duże ilości techników, ale potem jak to wystrzelą, no to projekt się kurczy, część ich zatrudniają na innych projektach, część przenosi się gdzie indziej do industry i tak dalej. Natomiast jest Science Division, w którym są trzy części, jedna od obserwacji Ziemi, druga od Układu Planetarnego, który był głównym centrum zainteresowania Jet Propulsion Laboratory od początku. No i później astrofizyka. I astrofizyka jest najmniejsza. No ja jestem w tej astrofizyce. Znaczy najmniejsza to znaczy jest nas tam, nie wiem, może 60 osób podzielonych na różne projekty, którymi się ludzie zajmują i tak dalej. No, no i teraz mówił pan coś o tej Glory, że ta NASA i tak dalej. No, piękne t-shirty, piękne logo. Kontakt z najbardziej nieprawdopodobnymi projektami, które ludzie realizują, to jest oszałamiające. JPL jest, no, w pewnym sensie intelektualnie jest wstrząsającym miejscem ze względu na to, jaka jest koncentracja talentu technologicznego i cały zbiór zainteresowań tych ludzi, bo można każdego dnia porozmawiać z kimś, kto się zajmuje global warming i obserwacjami Ziemi, emisją dwutlenku węgla i mierzeniem tego i przy następnej kawie z kimś, kto jeździ łazikiem na Marsie, jeszcze jak te mniejsze były operowane, to nawet kierowcy byli, prawda, bo tymi pierwszymi to mieli ludzie prawa jazdy na Marsa po prostu, bo nie były autonomiczne jeszcze. Okej, okay, no to jest w porządku. No. No i w astrofizyce mieliśmy, no ja miałem akurat szczęście, to zawsze w takim miejscu najlepiej jest znaleźć się na projekcie, który jest umocowany na dobrej trajektorii i potrwa długo. No. Planck trwał kilkanaście lat. Jeżeli finansowa strona jest zabezpieczona, no to ma się komfort tego, że przez tych kilkanaście lat można skoncentrować się bez większych dystrakcji na projekcie i oddać się niemu całkowicie. No i tak to kilkanaście lat wyglądało. No. A potem zaczynają się schody i trzeba szukać nowych projektów. Struktura organizacyjna jest zupełnie inna pomiędzy tymi centrami w Goddard Space Flight Center i no, w wielu centrach NASA, w większości to są organizacje państwowe. W związku z tym senior staff to są ludzie zatrudnieni jako civil servants, no czyli w permanentnym statusie urzędnika państwowego, podobnie jak we Francji. No a większość roboty wykonują przy pomocy kontraktorów, których się zatrudnia na rok, dwa, trzy. I potem recyrkuluje, okej. Okay? A JPL jest inny w tym sensie, że to jest kontraktowy ośrodek, tak jak mówię. Jesteśmy tutaj, my wszyscy jesteśmy tak naprawdę nie pracownikami bezpośrednio NASA, tylko jesteśmy pracownikami California Institute of Technology, okej. Okay? Ale to tak naprawdę sprowadza się do tego, że
niezwykle agresywnie całe laboratorium pracuje nad tym, żeby cały czas zapewnić sobie ciągłość fundowanych projektów kosmicznych, bo od tego zależy zdrowie finansowe całej instytucji i to, ilu ludzi tutaj będzie pracować. Także poziom zaangażowania i niepewności z tym związanej jest drastyczny. Bywają lata tłuste, bywają lata chude. I trzeba bardzo uważać, jak to działa. Nie można sobie pozwolić na to po przyjechaniu do takiego miejsca jak JPL, że się usiądzie w tym wygodnym, ergonomicznym fotelu i będzie myślało przez 20 lat o czymś, nie myśląc o niczym innym. Trzeba cały czas myśleć o wszystkim i pilnować sytuacji, bo może być trudno, jak się jej nie przypilnuje. Także jest to ekscytujące. A jeśli chodzi o te honory, no cóż. JPL korzysta z tego, że tak jak mówię, jestem wyrostkiem robaczkowym od California Institute of Technology, co jest dosyć zabawnym sformułowaniem, ponieważ California Institute of Technology, jak się policzy administrację profesorów i studentów, to ma około 2000 ludzi, a Jet Propulsion Laboratory jako ten wyrostek ma 6000. I tyle, ale ten talent inżynierski na najwyższym poziomie i naukowy, który przewija się przechodzi przez Caltech, bardzo często kończy tak, że zostaje w tym JPL, bo już zasiedzieli się w Pasadenie, podoba się, pogoda jest dobra. Można robić na najwyższym światowym poziomie naukę i inżynierię, to zostają. Także mamy kolegów JPL na najwyższym światowym poziomie i wszyscy jesteśmy z tego bardzo dumni. Rozumiem. Zakładam, że ta opowieść wręcz zachęciła ludzi do tego, żeby starać się o takie stanowisko w przyszłości. Mnie na przykład zachęciło. Powiem coś ważnego, bo się skończy się ten okres COVID-u kiedyś. Wszystko powróci, mam nadzieję, do normalnych torów, na normalne tory. I Caltech ma bardzo interesującą inicjatywę, która się nazywa SERP, Summer Undergraduate Research Program. Letni program badawczy dla studentów przeddoktorskich. I ten program jest otwarty na cały świat. Wymaga proaktywnego podejścia. Trzeba sobie poszukać w Caltechu albo JPL, a w JPL jest więcej ludzi, sponsora, nawiązać z nim kontakt i za bardzo małe pieniądze dla takiego sponsora, bo to kilka tysięcy dolarów kosztuje, żeby kogoś tutaj usadowić na 3 miesiące na lato, ściągają całą czeredę studentów właśnie na lato. I są oni usadawiani w tych akademikach Caltechu i pracują w większości w JPL-u z kimś, kto się nimi zainteresował. I mogę powiedzieć tyle, że w szczenięcych swoich latach właśnie bardzo mnie to dręczyło, jak tam siedziałem jeszcze w tym zamku, czy nawet w Toruniu. Zastanawiałem się, jak to jest. W tamtych czasach miałem kolegów, którzy starszych, takich jak kolegów, wtedy to mistrzów, tak jak Paczyński, to oni już byli usadowieni w nauce i jeździli, bo znali ludzi. Potem był następny poziom, to poziom postdoka. Kilku ludzi się wybrało na postdoktorskie stypendia z Polski przez to, że ci starsi koledzy już byli w stanie ich zarekomendować, tam ustawić ich gdzieś. A mnie interesowało zawsze to, jak to jest, jak się jest studentem, jak w ogóle przejść przez tę barierę, zanim się wystąpi o postdoka, bo do tego postdoka, to już trzeba napisać dobry doktorat, żeby w ogóle było o czym mówić, prawda? A jak się tego doktoratu jeszcze nie ma, to jak? I wtedy właściwie nie było mechanizmów oczywistych, jak wysłać studenta w środku kursu astronomii na wakacje, żeby sobie gdzieś popracował w obserwatorium jakimś kilka miesięcy, przetarł się trochę bardziej językowo, dotknął współczesnej astronomii i tak dalej. Wtedy to praktycznie nie istniało jako forma powszechna. Teraz istnieje, a ten kaltekowski program jest jednym z najwybitniejszych i warto o to walczyć, jeżeli ktoś interesuje się egzystencją naukową za granicą, ponieważ wejście w takie tory, jak ten kaltekowski SERP, nawiązanie kontaktu z kimś w takim miejscu jak JPL czy Caltech,
i powiedzmy zakończenie skutecznie jakiegoś małego projektu możliwego do wykonania przez okres wakacyjny, z reguły otwiera tym ludziom znacznie szerzej drzwi do aplikacji o studia graduowane już na poziomie doktorskim i tak dalej. To jest bardzo dobrze widziane i to tak naprawdę przeciera trasę do czegoś takiego. Także no jeżeli ktoś z Państwa młodszych słuchających ma takie zainteresowania, to bardzo polecam. No Caltech nie jest jedynym miejscem, który coś takiego robi, ale te predoktorskie programy są w miarę powszechne, a ten nasz tutaj caltechowski jest doskonały. No są to wartościowe informacje dla studentów szczególnie. Mieć staż taki wysoko postawionej agencji gdzieś w USA na pewno bardzo punktuje później, żeby dostać się na dobry doktorat. No, dokładnie. Wspomniał Pan o tym, że żyjemy w czasach pandemii i to jest coś, czego nie da się ukryć. No i zakładam, że część ludzi zastanawia się, jak w tych dziwnych czasach zmieniła się praca naukowca. Naukowcy, którzy też musieli się w pewien sposób podporządkować pod te nowe standardy. Jak pracowałem w Los Alamos, to był rok 89, 90, 91. To była Theoretical Division na fizyce w Los Alamos. I to był taki mały budynek, gdzie właściwie większość tych fizyków na parterze miała biura. Ci lepiej usytuowani zewnętrzne z oknami, ci gorzej usytuowani wewnętrzne bez okien, a można było w kółko chodzić po korytarzu i orbitować sobie, jak człowiek zaczynał odjeżdżać w środku dnia, to można było sobie pochodzić i popatrzeć, jak to wygląda. I tak patrzyłem, chodząc na te biura, i w każdym siedział gość wlepiony w komputer. Wtedy to jeszcze nie były Macintosze, to jeszcze były stacjonarne terminale. I poziom interakcji socjalnej już spadał według mnie, więc miałem taką okropną wizję wtedy już, że być może przyszłość to będzie taka, że praca będzie polegała na tym, tylko człowiek wlepiony w komputer sobie z tym komputerem rozmawia i nic więcej już nie trzeba. Mimo tego, że tłumaczyli zawzięcie różni starsi koledzy, że to piękno zajmowania się nauką to właśnie polega na tym socjalnym kontakcie, że tak cały czas się w tym departamencie siedzi, pije kawę i rozmawia o największych problemach wszechświata, czy tam czegokolwiek, to jednak komputery już były na tyle inwazyjne wtedy. No i niestety wydaje się, że do tego doszło teraz przez tę cholerną pandemię, bo to już zaczyna być trudne do... Znaczy, z jednej strony oczywiście środki techniczne istnieją do nieustających połączeń, no ale chyba widzimy, że coś zaczyna być nie tak, gdy tak zwany management w laboratorium zaczyna ludziom przypominać rozkazami, żeby, broń Boże, nie skedżulowali sobie meetingów jednego po drugim, tylko żeby co najmniej 5 minut przerwy brać i pochodzić trochę, bo to można jednak w końcu zejść od tego, że się siedzi przed komputerem 8 godzin i cały czas albo się czegoś słucha, albo coś się do niego mówi. I do tego sprowadza się nasza praca. No to tak to wygląda. Także jak się pracuje w takiej dziedzinie, pod dziedzinie nauki, gdzie się właśnie pracuje z danymi, z modelami, z czytaniem, z pisaniem, z komputerem, do tego zostaliśmy zedukowani, że JPL jest oczywiście na pełnym lockdown już od marca poprzedniego roku. Ja byłem u siebie w office tylko raz. I musiałem na poziomie dyrektorskim dyspensację dostać. Odwracam się, żeby pokazać, bo ładne. Żeby sobie przywieźć z office taki piękny model satelity Plancka, który dostałem w prezencie z Europejskiej Agencji Kosmicznej. I zostawiłem go w office, bo tam został przysłany. I nawet o tym za dużo nie myślałem, ale jak już zaczęły się rozmowy o tych nagrodach i tak dalej, to myślałem, że to pokażą. No i w końcu nie pokazali, to Państwu pokazuję. ale to był jedyny raz, gdy byłem w tak zwanej pracy w budynku. No. A resztę czasu siedzę w domu i komputeruję, no, tak jak wszyscy. No i jest ciężko. No. To, dla mnie to nie jest najlepszy model pracy. Mam nadzieję, że wreszcie z tego wyjdziemy i trochę się tego bezpośredniego kontaktu zacznie od nowa, bo będzie można zwariować. Wczoraj ze znajomym rozmawiałem przez Skype
w Santa Barbara, który jest bardziej eksperymentalistą. Ma laboratorium, w którym spędzał większość czasu, w tym UCSB. No mówi, że wpuszczają ich do laboratorium tak na 30% czasu w tej chwili. Resztę musi siedzieć w domu i uczyć studentów oczywiście przez komputer. No i tak to wygląda. No, ci, którzy potrzebowali bezpośredniego kontaktu z urządzeniami, z przyrządami, z laboratorium, no, tam chyba poszedł głównie największy wysiłek w takim miejscu jak ten nasz Jet Propulsion Lab, żeby zorganizować pracę tak, żeby zapewnić, że ludzie się mogą wejść do tego laboratorium, ale się nie spotykają. I to nie tylko w laboratorium, ale i na korytarzach, czy w łazienkach, czy w windach i tak dalej. No to było kompletne szaleństwo. To w instytucji, która ma 6 tysięcy osób, zrealizować konkretny plan logistycznego działania na całym terenie laboratorium, tak żeby zapewnić to, że myślę, że u podstawy tego wszystkiego leży bardzo prosta idea, że żeby broń Boże, jak się już powpuszcza tych ludzi na 30% czasu do tych laboratorium, żeby sobie coś tam przycinali i lutowali i tak dalej, żeby potem żaden się nie pojawił 3 tygodnie później z oskarżeniem, że COVID-a dostał w pracy, bo wtedy można całe laboratorium usadzić na miliony dolarów i to byłoby bardzo niedobre. No także tym się zajmuje management, żeby przekonać wszystkim, że jest bezpiecznie, że wszystko jest wyczyszczone, że wszystko jest zdezynfekowane i że się nikt z nikim nie spotyka i wtedy ewentualnie można wejść. No to ja tak trochę odjeżdżam tutaj teraz narzekając, ale tak to wygląda. No i tak to wygląda wszędzie. No i nie jest to dobre. No. Nie jest to dobre dla ludzi, nie jest to dobre dla funkcjonowania. To już nie tylko laboratorium całego państwa, wszystkiego. No to jest w ogóle, nie wyobrażam sobie, jak długo to jeszcze może trwać bez jakiejś katastrofy kompletnej. To jest absurdalne. Nigdy nie byłem, jeszcze wracając do korzeni i zainteresowania astronomią, ja się wywodzę z tych uprawiaczy astronomii, którzy nigdy się nie pasjonowali, nic nie ujmując w dziedzinie science fiction. To mnie akurat nie kręciło. No ale tak właśnie sobie wyobrażam ekscytację science fiction i lataniem rakietami po na długie dystanse, jak to wygląda praca teraz. Jak siedzi człowiek zamknięty w domu i funkcjonuje tylko przez kontakt z komputerem. No, no ja na szczęście to mi urozmaica dzień i odrywa mnie od ekranu i tyle, dlatego chyba jeszcze przeżyłem, no. A poza tym to jest troszkę. No miejmy nadzieję, że w tej świadomości, w tym świecie wręcz, będziemy jak najkrócej, że wyjdziemy z tego w najbliższym czasie, pojawiają się jakieś pierwsze światełka na horyzoncie. No miejmy nadzieję, inaczej będzie fatalnie. Tak, ale miejmy nadzieję. Jesteśmy w nowym roku, więc życzmy sobie dobrego nowego roku, a nie tam zostawmy 20 za sobą. No. Tak, widzę, że pojawiły się już pierwsze pytania na czacie. Po pierwsze zadane przez pana Krzysztofa Lachowskiego. Czy planuje pan odwiedzić planetarium i obserwatorium astronomiczne w Grudziądzu w tym roku? Ponieważ pan Krzysztof pamięta pana z lat 75-79. I profesora Hanasza. No ja planować tego w tej chwili nie mogę, ponieważ koncepcja podróży transkontynentalnej jest porażająca w kontekście tego, co się w tej chwili dzieje, więc nie mam konkretnych planów, ale oczywiście jak tylko się wszystko pootwiera i w końcu do Polski zjadę, bo już nie mogę się doczekać, żeby przyjechać do odwiedziny, no to z największą chęcią się pojawię, tylko poproszę o kontakt, żeby to ustawić w harmonogramie jakimś, to anytime. Świetnie. O, profesor Mikołajewski pyta o Helpix. I osobiście muszę przyznać, że nie wiedziałem, co to jest, więc szybko zgooglowałem. I wiem już, że jest to jakiś algorytm, który pan wymyślił, napisał w 1998 roku, ale niestety nie mam więcej szczegółów.
No to jest to jedno z tych dzieci mego życia, zrodzone z inspiracji i powiedzeniem: potrzeba jest matką wynalazku, okej? Okay? No, więc wspomniałem, że pracowałem na COBI. Oczywiście narzekałem tutaj cały czas na interakcję z komputerami, no ale oczywiście tym dokładnie się zajmuję. Narzekałem tylko to, że z ludźmi trzeba rozmawiać przez komputer, natomiast jeśli chodzi o dane, no to w porządku, no to tym się właśnie zajmowałem. No i był taki okres w moim życiu, że w tym 96 roku pojechałem ze Stanów do Danii, włączyłem się w projekt Plancka w Europie, to był głównie europejski projekt, tak czy owak. Zacząłem interakcję ostrzejszą z kolegami we Francji, Włoszech, Anglii itd. I to był projekt wtedy jeszcze w sensie tego, jak wydobywać naukę z danych, które Planck miał nam dostarczyć przez swoje pomiary. W powijakach. No. I część tych powijaków sprowadzała się do rzeczy architektonicznie bardzo fundamentalnych, w sensie tego, jak to jest, jak się robi przegląd całego nieba, jak te dane, prymitywnie mówiąc, formatować, ale to nie chodzi o format liczbowy, tylko o geometryczne opisanie rozciągłych sygnałów na całym niebie. Ale żeby zrobić to w taki sposób, żeby maksymalnie ułatwić późniejsze zadanie analizowania tych danych i przyspieszyć wydobywanie z nich nauki. No. A ważne było to dlatego, że tak jak każdy projekt, który zaczyna rzucać się na większej skali niż to, co projekty poprzednie przyniosły, no, wzorcem był ten COBI, na którym pomiary na całym niebie wykonywaliśmy z tak słabą zdolnością rozdzielczą, że no około 1000 punktów na niebie opisywało niezależnie pomiary wykonane tam, no więc zdolność rozdzielcza była około 10 stopni i zbiory danych, które opisywały mapy tego całego nieba, no bo mówimy tutaj o generacji tych map, no analizowalne na bardzo średniej klasy komputerach, nie wymagało to ostrych obliczeń, pamięci itd. No i istniało oprogramowanie, którego ludzie używali do tego, a oprogramowanie zbudowane było na algorytmach czy geometrycznych przepisach na to, jak te mapy zdigitalizować, jak numerycznie przedstawić sygnał rozciągły na całym niebie w postaci skończonej ilości punktów, które zawierają całą możliwą informację, która tam jest przekazana. No i okazało się, że jak ambitnie chcemy podnieść teraz cały ten problem obliczeniowy i problem analizy takich danych do tego, co miało wynikać później z pomiarów, przepraszam, WMAP i Plancka, no to się okazało, że się słabo liczy i z powodu geometrycznego głównie. Podział, tak zwana teselacja sfery była nieekonomiczna w sensie przyszłych zbiorów danych, no i trzeba było coś z tym zrobić, no i wtedy się pojawiła ta cała koncepcja, gdy po kilku miesiącach myślenia w końcu zrozumiałem, co trzeba z tym zrobić i stworzyłem najpierw geometryczną koncepcję tego, jak to życzliwi koledzy niektórzy w Polsce mawiali, jak okafelkować sferę, tak żeby to w takim trybie kulturowym jak nasz zdezawuować trochę, natomiast odkryliśmy w ten sposób, potem z postdokami moimi, tak naprawdę oryginalną projekcję ze sfery na płaszczyznę, no, która jest główną domeną teoretycznej kartografii, no i tego, czym się ludzie zajmowali od kilku stuleci, jak robić mapy, tak żeby na kartce papieru narysować zgodnie z wymogami bardziej ważnymi dla użytkownika najlepsze przedstawienie no, kontynentów, mórz i tak dalej. No tutaj mówimy o całym niebie, no więc ten Hilpix, no to jest termin w tej chwili, który różne rzeczy oznacza, w ostatecznym sensie oznacza bibliotekę oprogramowania, która jest ostro używana do różnych rzeczy. Na poziomie fundamentalnym oznacza geometryczny
podział sfery zorganizowany tak, że jest analitycznie opisany i ma własności, które ja mu narzuciłem takie, żeby umożliwić szybkie obliczenia w analizie furierowskiej na sferze, co później umożliwiło szybką analizę z przejściem do szacowania widma mocy przestrzennego, zaburzeń i robienia całej zbudowanej na tej nauki, na tym nauki. Także no, zajęło to kilka lat, żeby to rozwiązać, żeby to ustawić. W 2005 roku napisaliśmy artykuł do APJ-u, do Astrophysical Journal o tym. To już było z 7 lat po tym, jak żeśmy nad tym pracowali. I software już chodził we wczesnej wersji udostępniania publicznego. Natomiast ten artykuł no już tak w pewnym momencie bardziej sensownie ustawił wszystko. No i stał się on największym sukcesem mojego życia, w sensie kwantyfikacji takiej tam numerycznej tych publikacji i tak dalej. Nazbierał tam ponad 3000 cytatów w tej chwili. Ten software tysiące ludzi używa na całym świecie. Zaczęło się od promieniowania tła, więc najpierw to podsunąłem moim kolegom po COBI w Goddard Space Flight Center, którzy budowali WMAP. No więc oni to wprzęgli w swoją całą pracę i na tym zbudowali cały system analizy danych WMAP, a potem Planck to wziął. No a w tej chwili no, wszędzie są te mapy, jak ktoś tam doczyta. Często ludzie to cytują, często nie cytują, ale jak się technicznie spojrzy zainteresowanym okiem, no to się człowiek dopatrzy tego, że i w mapach promieniowania gamma rozciągłego na niebie, pod spodem siedzi Hilpix, te mapy mają ten format, mapy radiowego promieniowania, optyczne surveys, w tej chwili weak gravitational polega oczywiście na tym, żeby mierzyć jak najbardziej rozciągłe obszary nieba, więc używają Hilpixa i do tego, żeby robić z tego mapy, i do tego, żeby robić harmoniczną analizę tego, jak widmo potencjału grawitacyjnego wygląda. No i tak dalej. Także no, sukces był dla mnie samego szokujący wręcz i no i dobrze. No i tak wyszło. Także no to tyle. To Hilpix. No, taka zabawka matematyczna, która w pewnym sensie korzenie gdzieś tam głębokie ma jeszcze właśnie w tych początkowych lekcjach geometrii, analizy, algebry, spojrzenia na całe zagadnienie z matematycznej strony i później praktycznej implementacji tego i realizacji przez takie duże projekty. No. Także jak ktoś pojedzie do Adler Planetarium w Chicago, albo w Hayden w Nowym Jorku, albo do tego dużego Griffith Observatory w Los Angeles, no to tam na tych ekspozycjach z reguły mają jakąś mapę promieniowania tła typu WMAP, czasami Planck. Wszędzie jest Hilpix. No, ludzie często zapominają o tym, że podstaw praktycznie wszystkiego stoi matematyka, ale nie powinniśmy szerzyć tego spojrzenia. Kontynuujemy pytania z czatu i teraz Szymon Szybica pyta o to, jakie były Pana najważniejsze, jakie były najważniejsze metody lub elementy sposobu nauczania stosowane przez profesora Domańskiego, przez które z perspektywy czasu dostrzega Pan jako kluczowe w Pana rozwoju naukowym? No to była niezwykła umiejętność wzbudzania zainteresowania tematem. W sensie takim płytkim, kulturowym, odniesionym do dzisiejszego, to mi się najbardziej kojarzy z tym, co wszyscy wrzucają od razu w taki zen type of thinking, bo on był bardzo spokojnym człowiekiem. I tylko anegdotą mogę opowiedzieć, że to był człowiek, który nie podniósł głosu ani razu przez cały rok, stojąc 45 niezainteresowanych ludzi, bo astronomią niewielu się interesowało, a praktycznie w całości niedouczonych, tak jak już powiedziałem, w dziedzinie fizyki, więc on to wszystko pojął w lot i potrafił zapakować
przynajmniej te podstawy klasycznej newtonowskiej mechaniki aplikowanej do praw Keplera i tak dalej. Także to płynę. Ja nawet nie potrafię tego ocenić, bo mój podziw dla niego jest po prostu niewyobrażalny. Znaczy nie potrafię tego wyrazić. Spokój, pewność siebie, ewidentne oddanie tematowi. To wszystko, wszystkie najlepsze cechy naturalnego, genialnego pedagoga miał ten człowiek. Mimo, że był inżynierem, no niesamowite. No fascynująca postać. Im dłużej o nim słyszę, tym bardziej żałuję, że nie miałem okazji to poznać, niestety. Drugie pytanie od Szymona, teraz już takie naukowe. Niektóre teorie kosmologiczne szukają nietypowych anomalii cech CMB, na przykład tak zwanych punktów Hawkinga. Co uważa pan o takich anomaliach obecnych danych Plancka w kontekście na przykład pracy Meissnera, Nurkowskiego i Penrose'a? Jakie aspekty badań CMB interesują obecnie pana najbardziej? Tu jest kilka pytań, więc może najpierw odnośnie tych punktów Hawkinga i prac Meissnera, Nurkowskiego i Penrose'a. To jest temat rzeka, dlatego że gdy Planck wszedł na scenę, większość, wydaje mi się, kosmologów oczekiwała, że Planck będzie eksperymentem, który po prostu potwierdzi i wyostrzy jakość pomiarów, parametrów modelu kosmologicznego, który no po prostu już wiemy, jaki jest, tylko trzeba bardziej precyzyjnie ustalić liczbowo różne rzeczy związane z tym modelem. Ja miałem nadzieję na coś innego. Raczej chciałem, żeby coś nieoczekiwanego się tam pojawiło. Prawda, jak zwykle, okazała się leżeć po środku. Mamy model kosmologiczny. Niektórzy są nim zachwyceni. Nieliczni pozwalają zadawać pytania, czy rzeczywiście wszystko jest tak pięknie, jak się nam to przedstawia. Ja na fundamentalnym już nie dochodzę, zanim dojdziemy w ogóle do tematu anomalii, to już powiem tylko tyle, że ktokolwiek, kto siedzi komfortowo w fotelu z filiżanką gorącej czekolady i napawia się tym, że już zrozumieliśmy wszechświat, ponieważ wiemy, że 95% zawartości wszechświata to jest coś, o czym nie mamy pojęcia w ogóle i nie wiemy, co to jest. Ale bardzo dobrze, bo numerycznie do procentowej dokładności wyznaczyliśmy, jak dobrze opisuje matematycznie to, co widzimy. No to ja osobiście uważam to za dosyć po prostu śmieszne i uważam, że sytuacja jest drastycznie niezadowalająca w tej chwili. Znaczy doprowadziliśmy fenomenologicznie do jakości pomiaru, który był chyba niewyobrażalna w stosunku do tego, co było powszechne w latach 80. w tej dziedzinie, 90. nawet. I no i oczywiście chwała za to. Natomiast to dla waszego pokolenia i dla najmłodszych, będzie chyba temat taki, który ktoś wreszcie powinien przy pomocy jakiegoś dramatycznego przełomu naukowego pokonać, żeby zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi w globalnym opisie wszechświata, bo ja uważam, że największe pytania po prostu pozostały bez odpowiedzi. No a teraz po środku tych tak drastycznie rozrzuconych perspektyw na zagadnienie jest temat anomalii. No i zanim dojdziemy do Penrose'a i Meissnera i innych, to pozwolę sobie nieskromnie zauważyć, że anomalie po raz pierwszy w mapach promieniowania tła wypunktowałem ze swoimi młodszymi kolegami. Właśnie w momencie, gdy pierwsze mapy WMAP się pojawiły. No ja przyjechałem tu w 2003 roku do JPL, no i w ciągu niecałego roku pojawiły się mapy wyprodukowane przez projekt WMAP. No i bardzo szybko, patrząc na te mapy, skonstatowaliśmy z kolegami tutaj młodszymi, napisaliśmy dwie prace na ten temat.
że jest coś bardzo niepokojącego w tych mapach, ponieważ morfologiczny opis anizotropii na niebie pokazuje, że no jest dosyć łatwo zauważalna nawet gołym okiem różnica pomiędzy dwiema półkulami sfery niebieskiej w anizotropii promieniowania tła. No i teraz można tam różne liczbowe mechanizmy opisywania tego realizować. Wiele różnych grup się tym zajmowało, ale od tego się to zaczęło. No, pamiętam jak dziś, że reakcja naszych kolegów w projekcie WMAP, gdy do nich napisaliśmy, że coś tu jest nie tak i co oni na to, była taka, że oczywiście w ogóle nie mamy pojęcia, o czym mówimy i to po prostu tak nie może być. No. Po czym spędzili kilka miesięcy walcząc z tematem i przeredagowali te początkowe wersje preprintów, które napisali, w których nie zauważyli, że w ogóle taki efekt jest na niebie, ponieważ, no, że tak powiem, nie przyszło im to do głowy, okej? Okay? To ilustruje, nie mówię tego, żeby się tu przechwalać, tylko po to, żeby jednak zainspirować trochę inne spojrzenie na to, jak to się robi. Często jak się uprawia naukę, to jest tak, że ludzie są wiedzeni za nas koncepcją, że po prostu muszą coś wykazać przy pomocy danych, które dostają, okej? Okay? A najłatwiej jest to wykazać, gdy jest model, który przewiduje, co w tych danych będzie i przemłotkujemy ten model tak, że już prawie nie będzie błędów w tym opisie, w parametrach, które żeśmy wydobyli z niego. No i temat jest zamknięty, wtedy piszemy artykuł i sprawa jest załatwiona. Natomiast niekomfortowa sytuacja się pojawia, kiedy nie ma takiego modelu. No i mam dużo kolegów, którzy w ogóle uważają, że... I mówię to serio, to mnie dobija jeszcze do dzisiaj, że ponieważ nie ma modelu, który przewiduje, że coś takiego, co my mówimy, że jest w danych, to tam jest, to tego po prostu w tych danych być nie może. No. Jedyne akceptowalne wytłumaczenie jest takie, że są systematyczne błędy, które to spowodowały i koniec. No i to jest zawężone pole dyskusji, które jest pozostawione do eksploatacji, okej? Okay? No i tak też się stało z tymi anomaliami. Temat się rozrósł. Walczyliśmy z tym przez wiele lat my i wielu innych. Problem tej hemisferycznej anizotropii w globalnym obrazie anizotropii na niebie pozostał. Dotychczas zaangażowane metody analizy pokazują, że statystycznie w stosunku do modeli izotropowych i gaussowskich na poziomie 3 sigma, co najwyżej można mówić o tym, że coś jest zauważalne. W związku z tym temat został zredukowany do nicości w sensie tego, że tam 3 sigma to może się zdarzyć, więc nie ma co włosów rwać z głowy, chyba nie jest to ważny temat. Ja zachowuję w sercu nadzieję, że jednak coś się w tym zmieni. Ostatni przyczynek, jaki wykonaliśmy do tego, to była analiza polaryzacji w tych mapach całego nieba Plancka, żeby zobaczyć, czy wszystko, co powiedziałem dotychczas, odnosiło się do map temperatury. Polaryzacja jest sygnałem o słabszej sygnaturze, niemalże prawie 100 razy słabszym w sensie fundamentalnych, kosmologicznych polaryzacyjnych sygnałów, a ponieważ poziom szumu jest podobny na mapach temperatury i mapach polaryzacji, no to o tyle trudniejsze jest dokonanie konkluzywnych analiz tego, czy polaryzacja coś nam pokazuje. No i wynik ostateczny jest taki, że z instrumentu takiego jak Planck nie potrafimy wydedukować ulepszonego ograniczenia czy wyznaczenia tego, czy mapy polaryzacji pokazują podobny poziom asymetrii hemisferycznej jak mapy temperatury. W związku z tym temat jest zawieszony w tej chwili. Póki nie powstanie następna misja satelitarna prawdopodobnie o tak podwyższonym poziomie czułości, żeby podobnie komfortowo mierzyć polaryzację na całym niebie, jak w tej chwili pomierzyliśmy temperaturę, to nie będzie odpowiedzi na to pytanie. Natomiast ja uważam, że to pytanie nie powinno pozostać bez odpowiedzi, ponieważ w ogóle koncepcja izotropii wszechświata jest koncepcją tak fundamentalnie ważną, że gdyby udało się nią wstrząsnąć, no to wszystko inne w kosmologii trzeba by było zrewindykować, zrewidować po prostu, ponieważ
No on na tym po prostu wisi wszystko, dlatego jest to pytanie warte uwagi. No. A później, jak już temat anomalii uzyskał swoją nośność, no innego rodzaju typy analiz się pojawiły, między innymi ta inspirowana przez Penrose'a, gdzie elementy fizycznego modelu z dodatkami do modelu obowiązującego, w sensie tego, co się działo krótko po inflacji z anomalnymi astronomicznymi obiektami, czarnymi dziurami, nie wiem, czym cokolwiek pan sobie wymyślił, co powinno było pozostawić jakieś ślady, no to jest jeden z tych tropów, które ludzie tworzą, analizując to wszystko. Jeśli chodzi o moją opinię na temat konkretnie Meissnera, Penrose'a i nie pamiętam, kto trzecim autorem był, no to niestety początek był niedobry, bo Penrose miał, do dzisiaj ma takiego kolaboranta, chyba Ormianina, czy nie wiem skąd on człowiek jest, z którym napisał tam kilka artykułów, które w sensie rygoru analizy danych no pozostawiały, powiedzmy sobie, dosyć dużo do życzenia i nie uzyskały wielkiej nośności w dziedzinie kosmologii. Także widziałem Penrose'a w akcji wielokrotnie, jak się bardzo wkurzał, gdy wstawał na konferencjach o promieniowaniu tła i zaczynał opowiadać o swoich kółkach na niebie i tak dalej. No i tam go ludzie dezawuowali, pisali artykuły krytyczne, tłumacząc, nawet nie czepiając się jego teorii, tylko tego, że to jak na podstawie danych próbowano twierdzić, że właśnie dokładnie widać to, co ta teoria przewiduje, no to było jednak na dosyć wątłych podstawach opisane, w sensie research work. No i potem się do tego dołączyła Grupa Warszawska z profesorem Meissnerem. No pytał mnie profesor Demiański o to, co ja o tym sądzę. Przejrzałem ten papier, no i muszę powiedzieć, że to jest jeden z najbardziej na twardo ugotowanych artykułów, jakie widziałem ostatnio, więc bardzo ciężko mi było przez niego przejść. On w pewnym sensie jest wybudowany na założeniach, że wszyscy już wiedzą, o co chodzi z tym modelem i tak dalej. Paru matematycznych koncepcjach i potem duże ilości tabelek pokazujących dużo liczb, z których część pokazuje, że coś widać. Także ja przez ostatnich, nie wiem, chyba przed gwiazdką trochę mnie Demiański o to pytał. Do dzisiaj próbuję to zmetabolizować i nie mam, powiem szczerze, że nie mam opinii jeszcze. Być może jest tak, że koledzy z chorzej, znaczy wiadomo, że Penrose był tylko inspiracją do tego, a oni się zajmowali symulacjami i statystyczną analizą. I być może ugotowali to na tyle na twardo, że rzeczywiście te liczby się obronią. Ale myślę, że proces będzie taki, jak normalnie jest w nauce. No, jak uda im się zainteresować kogoś tym, to ktoś inny to przeliczy i albo powie, że coś tam im umknęło, albo wychodzą te same liczby, więc trzeba dalej myśleć, albo sami będą dalej. Już się okaże. No, temat jest aktywny i tak naprawdę do końca nie mam pojęcia. Krytycznie się nie będę wypowiadał w ogóle na temat tego, czy Penrose może mieć rację, czy nie, w sensie wczesnego wszechświata, ponieważ zawsze byłem człowiekiem raczej bardziej skromnym intelektualnie i uważam, że to, co żeśmy osiągnęli, próbując opisać wszechświat, to już jest oszałamiające, a kłócenie się na noże z kimś, kto ma inne koncepcje na temat tego, co może się działo chwilę po inflacji, a może się nie działo, no to jest po prostu, to już z tymi nożami to jest lekka przesada. No niech się wypowiedzą, to się w pewnym momencie utrzęsie, zobaczymy. Dobrze, nie widzę na czacie żadnych pytań, więc ja przejdę do trzech takich moich ostatnich, trochę bardziej osobistych. Bo chciałbym, żeby to pan teraz tak bez skromności, zupełnie szczerze, powiedział, z jakiego osiągnięcia jestem najbardziej dumny, bo wiemy o tym, że ma pan na swoim koncie jakieś czek, ten Polski Nobel, czy Gruber Cosmology Prize, czy nawet na Wikipedii możemy znaleźć informacje na temat indywidualnych osiągnięć, które pan dostał. Chciałbym tak po prostu po ludzku zapytać, z którego pan jest najbardziej dumny, czy z któregoś, które jest dla pana najważniejsze.
No, najbardziej, nie wiem, czy to akurat duma jest słowem, które to opisuje najlepiej, ale pewien poziom samozadowolenia mam przywiązany do tego, że po pierwsze to, że w ogóle przetrwałem swoją drogę życiową, okej? I to w sensie i życiowej, i naukowej, bo były nierozerwalne. A potem już wchodząc bardziej w szczegóły, no, fascynuje mnie w pewnym sensie pewna jakaś, której nie rozumiem jeszcze do dzisiaj, wewnętrzna logika tego, jak to się wszystko potoczyło, bo jestem i dumny z tego, że w 1981 roku moim pierwszym artykułem naukowym, jaki został opublikowany, był artykuł z profesorem Paczyńskim na temat soczewkowania grawitacyjnego na gromadach galaktyk. To, żeby zrozumieć kontekst tego, w tamtych czasach znana była jedna soczewka grawitacyjna, oczywiście na galaktyce. Asumpt do tego artykułu dała obserwacja trzech kwazarów rozdzielonych o około tam, nie wiem, 2 minuty łuku, co było znacznie bardziej niż galaktyczne soczewkowanie, o bardzo bliskich redshiftach. Więc spekulacyjnie to cała naukowa koncepcja tego wszystkiego to była koncepcja Paczyńskiego oczywiście, natomiast ja jako ten mule policzyłem modele takiej podwójnej gromady galaktyk przy kilku redshiftach i tak dalej, żeby zobaczyć, czy geometryczną konfigurację się da zrealizować, i dało się zrealizować. No i trzeba było wymusić pewne rzeczy na modelu kosmologicznym, żeby to było możliwe. W tamtych czasach inflacja była jeszcze w powijakach, rozważane były różne aspekty globalnego opisu wszechświata, więc ten model, który myśmy zastosowali, to był model Lemaitre'a ze stałą kosmologiczną. No i tutaj krytyczne było to, że no była ta stała kosmologiczna, więc w jednym papierze spekulacyjnie żeśmy powiedzieli, że może na gromadach galaktyk i że stała kosmologiczna byłaby niezbędna. No to jest szok po prostu, bo oczywiście w ciągu 10 lat wszystko to się okazało, że właśnie gromady soczewkują, no i że stała kosmologiczna jest, model kosmologiczny jest inny, i to, co na co patrzyliśmy, to w ogóle nie była soczewka grawitacyjna, ale to wszystko nie o to chodzi, chodzi o ideę. No i to jest szokujące, no. To jest artykuł z 81 roku, czyli kurczę już pół wieku temu, prawie. Z rzadka jeszcze do dzisiaj dostaję cytat, zebrał 53. No to jest niesamowite. No to był mój pierwszy artykuł, no to muszę być z tego dumny. Potem zajmowałem się tymi soczewkami, potem jako self-made man zacząłem się zajmować kosmologią, jak już zabrakło Paczyńskiego w Polsce. Zajmowałem się wielkoskalowymi prędkościami. Napisałem jakiś artykuł w Berkeley z Markiem Davisem, jednym z wybitnych kosmologów zajmujących się wielkoskalową strukturą wszechświata. No też status tego obiektu obserwacyjnie nie był taki, że można powiedzieć, że myśmy coś odkryli. No, odkryli go obserwatorzy, którzy mówili, że coś tam się dzieje. Ale myśmy wprowadzili metodologiczny aspekt do kosmologii, traktując analizę danych i interpretację tego, co z tego wychodzi, w taki sposób, że ten artykuł też, mimo że wyszedł w roku 89 chyba, te ponad 100 cytatów zebrał i nawet do dzisiaj od czasu do czasu go cytują, no to też jest szok. Napisałem tam sam taki artykuł dosyć prosty o strukturze matematycznej korelacji w polach prędkości kosmologicznych. 100 cytatów zebrał do dzisiaj. No więc tak wydaje mi się, to no nie wiem, no trudno mi swoją biografię analizować w czasie realnym, ale jakoś krok po kroku parę razy udało mi się te metodologiczne elementy wprowadzić do analizy, które gdzieś tam zostały zauważone. No oczywiście wszystko to zostało potem, jak to się mówi, zaćmione przez ten praktyczny sukces Hilpixa, no też to miało taki element praktycznego podejścia do tego, co robić z danymi i jak z nich potem wykuwać tę naukę, który został no, przyjęty ze względu na to, że był potrzebny i nikt nic lepszego do dzisiaj nie wymyślił.
No i tyle. No i później reszta mojego życia, no to już było promieniowanie tła, no więc oczywiście bardzo byłem dumny ze swoich artykułów, które napisałem na Kobi, bo wtedy zająłem się tak naprawdę wyznaczaniem widma mocy przestrzennego, widma mocy kątowego w anizotropiach promieniowania tła i w 1994 i 1996 roku napisałem te artykuły, które w kontekście nawet analizy, którą robiliśmy na COBI, no jednak przestawiły zagadnienie na trochę wyższy poziom spojrzenia algebraizacji danych i traktowania analizy matematycznej tego wszystkiego i jakości wyniku, który został dzięki temu umożliwiony. No i to potem zostało zrębem do kilku, do serii całej prac, jak to robić z danymi, które już uzyskujemy z większą zdolnością rozdzielczą, przy większej objętości tych danych i większym zakresie skal przestrzennych, które możemy analizować i w związku z tym zwiększać przepust naukowy od danych do wyników fitowania modeli. To wszystko robiłem jeszcze w Kopenhadze, w Niemczech potem i tyle. No. No a potem tak się potoczyło życie, że wsiąkłem w kolaborację Plancka. No i większość tych najwyższych akolad i sukcesów ostatecznych, no to opiera się na zrębach działania grupowego, czyli też no okazało się, że no tak jak coraz bardziej nauka zaczyna dzisiaj wyglądać. Jak zaczynałem, to mieliśmy wybitnych teoretyków albo wybitnych obserwatorów, którzy czasami ze sobą rozmawiali. Często nie. Dzisiaj mam duże projekty, w których multidyscyplinarna wiedza jest konieczna. Może to trudniej docenić, bo pamiętam, ubodło mnie to kiedyś mocno, zanim Plancka żeśmy wystrzelili. Przyjechałem do Centrum Astronomicznego, żeby dać wykład w Warszawie. No i tak opowiedziałem o wszystkim, no jak to w ogóle jest w tej kosmologii. Po co budować takiego Plancka, jak ten Planck będzie wyglądał, jak już będzie latał, to co on nam pokaże i jak to wszystko działać z tym i tak dalej. No i męczyłem się, opowiadałem to przez godzinę, a wszystko było dokładnie tak, jak się potem stało. To bardzo był piękny wykład. No i pierwsze pytanie, jakie dostałem, to było, no dobrze, ale czym właściwie ty się zajmujesz? To muszę powiedzieć, że nie zatkało. Próbowałem jakoś odpowiedzieć, ale chyba nieskutecznie. Wtedy przynajmniej. Ale no mówię to ani bez zbytniego poczucia dumy, ani też bez zbytniego poczucia skromności. No. Noszę w sobie przekonanie, że jak już to się wszystko zakończy, będę bardzo zadowolony, że żyłem w okresie, w którym żyłem, bo jak zaczynałem jeszcze w Toruniu, no coś tam słyszałem, bo pamiętam, czytałem książkę Bondiego chyba, popularną o kosmologii, i coś tam już było o promieniowaniu tła, no bo w końcu odkryto je w 1965 roku, ale już takie mgliste koncepcje, jak to, że są jakieś anizotropie, to były mi dosyć obce. Nawet w momencie, jak pojechałem do Stanów Zjednoczonych na postdoc, raczej zajmowałem się wielkoskalową strukturą rozkładu galaktyk, gromad i tak dalej. I dopiero potem się podłączyłem pod promieniowanie tła. No i od tego czasu wszystko wybuchło. Doszliśmy do momentu, w którym jesteśmy, gdzie jesteśmy już w pewnym sensie zawaleni danymi, w pewnym sensie pewne aspekty tego, co trzeba było pomierzyć. Tak jak projektowany był Planck, to pomierzył i pewnie nie ma sensu robienie tego jeszcze raz, bo wydaje się, że to, do czego był pierwotnie zaprojektowany, zrobił tak, jak miał zrobić. No ale otworzyły się nowe pola. Już na tyle trudne, że prawdopodobnie w swojej karierze nie doczekam, w sensie już własnymi rękami pracy nad tym, bo myślę, że to nas przeciągnie do dekady lat 30., zanim takie pomiary polaryzacji, na przykład na całym niebie, jak wspomniałem, że dobrze byłoby uzyskać, ktoś zrealizuje. No to jest wstrząsające. No jak człowiek pomyśli, że ile tam, nie wiem, ile tych generacji ludzkości żeśmy przerobili na planecie Ziemi, 100 powiedzmy czy coś, tam nie wiem dokładnie czy tyle czy nie, ale i że akurat się człowiek wstrzela, to jest tak trochę jak z kosmologicznymi koincydencjami, prawda? Jak to jest, że
wszechświat takich z blisko krytycznej masy. Czy to jest dlatego, żeby nas wyprodukować, bo jakaś siła wyższa tak spowodowała, że inaczej się nie uda ludzi zrobić? Czy to jest przypadek, czy whatever? No to tak samo się mogę zastanawiać, jak to tak pięknie wyszło, że zaczynałem w Toruniu, posłuchałem Mikołajewskich, że mam jechać do Warszawy, a dzisiaj sobie rozmawiamy na spotkaniu Dziewulskiego i praktycznie 99% rozwoju dziedziny ostrego mierzenia i interpretowania anizotropii promieniowania tła odbyło się przy moim współudziale. No to jest bardzo przyjemne. Rozumiem. Takie szybkie pytanie. Zastanawiam się, czy był ten obiekt, który w pierwszej pracy uznał pan za soczewkę? No to były po prostu trzy różne kwazary, które ręką Boga zostały rzucone w przestrzeń tak, że ich redshifty różne były, o tam, nie wiem, procent czy coś takiego, bardzo mało. I one, no oczywiście kardynalnym wyznacznikiem podejrzenia, że mamy do czynienia z soczewkami, jest podobieństwo widm. Ich widma były trochę różne, no ale to już wiedzieliśmy wtedy tyle o soczewkowaniu, że wiadomo było, że jak dwie minuty łuku na niebie jest rozszczepienia obrazów, to różnica geometryczna dróg jest na tyle duża, że time delay, opóźnienie czasowe może być rzędu setek lat i w związku z tym to, że widma są różne, może być wywołane astrofizyką zmieniającą się w takiej skali czasowej, więc to nas akurat nie zastopowało nas to, czyli bliskość tych redshiftów była wyróżnikiem tego, żeśmy myśleli o tych soczewkach, no i to, że geometrycznie udało się to ustawić, no. A w końcu pomierzyli to ludzie mocniej, lepiej i tak dalej, no i wykazali w jakiś sposób, że no nie były to obrazy tego samego obiektu, tylko trzy różne obiekty. Rozumiem. Czyli bardziej nas rzuciło w stronę Haltona ARPA i tego, jak to jest, że czasami patrzymy i są trzy galaktyki i leżą w linii prostej na niebie. No jak to może być? Tak. Mam jeszcze takie pytanie, które no, ja lubię zadawać naukowcom, bo ono pokazuje, że nawet ludzie, którzy zajmują się nauką na co dzień, nie są nieomylni. Czy w swoim życiu zetknął się pan z taką teorią, której był pan zwolennikiem, ale potem okazała się nieprawdziwa? No, wiele ludzi ma swoje jakieś poglądy, które... Czy ja miałem taką teorię? Tak, czy taka nie. Teoria? Czy pan się spotkał z taką, którą pan uważał za prawdziwą, którą według wszystkich znaków na niebie i ziemi myślał pan, że sprawdziła? Nie, dlatego że mówię, chyba nie byłem dostatecznie wykształcony i zawsze byłem za skromny na to, żeby agresywnie budować swoje teorie w tej domenie, którą się głównie zajmuję, no, czyli kosmologią i całym wszechświatem. No, raczej jest na odwrót. Ja mam cichą nadzieję, może nie powinienem tego mówić, że dożyję jeszcze momentu, w którym ludzie będą się gryźli, jak to się mówi, w stopę czy piętę, czy coś tam, nie wiem, jak to po polsku się mówi, na temat tych wszystkich deklaracji, ponieważ ja to mówię wszystkim tak. No. Jak napisałem ten papier z Paczyńskim o soczewkach na gromadach galaktyk, to później zastanawiałem się, czy w ogóle pracę doktorską w tę stronę rzucić. I wybitny młody astrofizyk, który wizytował wtedy Paczyńskiego w Warszawie, a dzisiaj jest w Harvardzie, powiedział mi, że to nie jest dobra idea, ponieważ jak napiszę pracę doktorską, w której będzie napisane czarno na białym stała kosmologiczna, to mogę sobie spalić całą karierę. Takich rzeczy nie wolno pisać. I to był rok 80. Wiosno, ok? No to w ciągu 10 lat oczywiście okazało się, że nie wolno nic napisać, jak tam nie jest napisane stała kosmologiczna, bo właściwie tylko i wyłącznie chodzi o stałą kosmologiczną. No i teraz już tak utwardzony został ten pogląd, że majaczenie o tym, że coś inaczej działa, jest niedopuszczalne w pewnym sensie. No, ja nie mam teoretycznej wiedzy niestety, bo nie mam czasu na to, żeby tych modeli
masażami tych modeli się zajmować i ocenić racjonalnie samemu, czy rzeczywiście pole możliwości zostało zawężone tak dalece, że nie uda się tego aktualnego paradygmatu obalić, prawda? No bo ogólnie to uważam za dosyć obsceniczną sytuację, którą już wzmiankowałem wcześniej. No, 95% zawartości wszechświata to mi trochę przypomina ten koniec XIX wieku z eterem i tak dalej. No, że podobny poziom arogancji. Oczywiście mamy znacznie więcej danych, pomiarów i tak dalej, ale jednak no, skala ludzka stała skala całego wszechświata. No, nie pasuje mi to. Na poziomie emocjonalnym tego nie lubię. Także nie będę mówił, że lansuję jakiś inny model, bo tak jak mówię, nie mam technicznego aparatu do tego. No, ale no, w końcu teoria względności zaczęła się od analizy dwóch anomalii. Zajęło 100 lat, zanim fale grawitacyjne, jak się twierdzi, teraz już obserwujemy regularnie. A podniecają się ludzie tym tak, jakby to ktoś przewidział 3 miesiące temu. No to zajęło prawie 100 lat, zanim się to wszystko utrzęsło, prawda? Także to zajmuje czas. No, wszechświat jest duży, ewoluuje w skali ludzkiej wolno. Zobaczymy. No, już te mody były takie. Ja pamiętam, jak byłem studentem w CAMK-u, jeszcze nie miałem doktoratu, ambitnie pisałem takie preprint request do Ameryki i raz przyjechał do mnie wagon preprintów od profesora de Vaucoulera z Teksasu, a to chodziło o pomiary stałej Hubble'a. No i wtedy de Vaucouler jeszcze był powyżej 80 km, prawie 100. No oczywiście był Sandy, Jim mówił, że jest 50 i jak tylko temat się pojawiał na konferencjach, to wrzało. Rzadko były konferencje, gdy obydwaj ci dżentelmeni byli zapraszani jednocześnie, ponieważ głównie obdarzali się inwektywami. Ale de Vaucouler był sympatyczny i bardziej kulturalny, bo to jednak z francuskiego chowu, dawnego człowiek, to tak jak mówię, student mu przysłał request z Polski, facet mi przysłał 5 kg preprintów od razu, to było niesamowite. No i krótko mówiąc co, no a teraz walczymy ze stałą Hubble'a przez to, że Planck coś powiedział, a Adam Riess mówi inaczej, na poziomie 1%, okej? Okay? Czy to jest 67, czy to jest 70, czy 68, czy coś. I ludzie doprowadzają się niemalże do wrzenia na temat tego, kto może mieć rację. A ja mówię spokojnie, no, poczekamy jeszcze następne 10 lat albo 20, może się coś utrzęsie, trzeba dalej mierzyć. Trzeba być cierpliwym i dalej mierzyć. Istotne jest to, że mimo, że już teraz na twardo wszyscy gotują te swoje konkluzje, bo my na Planku żeśmy zwarli szeregi i mówimy, że jest między 67 a 68 i koniec. I część ludzi, którzy robią weak lensing, zgadza się z tym. Czyli są pomiary kosmologiczne, które wskazują na tak zwaną niską wartość stałej Hubble'a. No i oczywiście jest szkoła astronomiczna, czyli cefeidy, paralaksy, tam whatever. Hubble Space Telescope i tak dalej, no im ciągle wychodzi, że jest powyżej 70, ale nikt nie miał odwagi napisać artykułu do Nature albo nie wiem do czego tam, do Bulletin of United Nations or something, że fizyka i kosmologia się rozpadła i już mamy taką dużą dyskrepancję, że potrzebna jest ta nowa fizyka. Wszyscy tak miałczą o tym trochę, że być może, ale jednak trzeba dalej mierzyć. No dobrze, no to ja się z tym zgadzam. No. Trzeba dalej mierzyć. I nie ma się co podniecać. Paczyński, zakończmy Paczyńskim ten temat, bo kiedyś miałem okazję być osobiście na tej legendarnej debacie na temat Gamma Ray Bursts w Waszyngtonie. Kiedyś była ta legendarna przed wojną debata, pierwsza i jedyna, która się do tego późniejszego momentu odbyła. No i postanowiono zrestytuować to i właśnie jako drugą zrobiono debatę pomiędzy Donaldem Lambem, który reprezentował pogląd, że gamma ray bursts są lokalne, i Paczyńskim, który mówił od początku, że są kosmologiczne. I to było absolutnie fenomenalne przeżycie, ponieważ praktycznie cała sala takie guziki porobili, żeby sobie przypiąć tutaj na klatkę. They are local or they are cosmological. No i praktycznie wszyscy byli local. Nie? I walczyli tam, a Paczyński po prostu wyśmiewał najprostszymi argumentami. To było po prostu porażające. W tamtych czasach było tych gamma ray burstów 1000. No i
w sensie rozrzucenia tysięcy punktów na niebie wyglądało na to, że nie można statystycznie znacząco stwierdzić, że jest jakiekolwiek odstępstwo od izotropii. No to Paczyński powiedział, że no, to jedyna rzecz, jaką znamy, która jest izotropowa wokół nas, to jest cały wszechświat. Bo każda inna kategoria obiektów astronomicznych, jakkolwiek daleko się nie pójdzie, jest rozłożona anizotropowo i koniec. W związku z tym muszą być kosmologiczne. No i wszyscy walczyli z nim zawzięcie do upadłego. Tłumaczyli, że absolutnie nie. No i Donald Lamp miał wtedy taki idiotyczny model, że jak to nasza galaktyka wystrzeliwuje te gwiazdy neutronowe i one są już w odległości 2 megaparseków, czyli na granicach grupy lokalnej. No i wszystkie one uciekają od nas po prostu i strzelają tymi gamma burstami w naszym kierunku, no i z jakiegoś tam powodu to jest izotropowe, okej? Okay? Paczyński we wstępie powiedział, że tak, w astronomii to jest tak, albo się coś zmierzyło, albo nie. A jak się nie zmierzyło, to nie ma co gadać, bo wszystkie modele, które tłumaczyły fundamentalnie o co chodzi, praktycznie były błędne, do momentu, gdy obserwacje uzyskały status niepodważalny. No i użył przykładu za przykładem, żeby to zilustrować. No więc no wrzało na sali strasznie, bo większość tych gości się z tym nie zgadzała, krótko mówiąc. No i Lamb to jest, w ogóle są bliźniacy, prawda? Jest dwóch Lambów, jeden w Chicago, jeden w Urbana-Champaign, w Illinois. No i ten bliźniak siedział tam na sali wrząc, że mu brata tak postponuje Paczyński, i jak doszło do pytań i odpowiedzi, to wstał i cały mocno wzburzony zaczął krzyczeć do Paczyńskiego, że jak on może tak te modele postponować, skoro przecież taka fundamentalna sprawa, jak użycie cefeid do wyznaczania odległości, to przecież zasadzała się właśnie na zrozumieniu astrofizyki i modelu tych cefeid i tak dalej. I to była najpiękniejsza scena w całej debacie, bo Paczyński tak stanął, nabrał tchu, uśmiechnął się i mówi, no właśnie, widzi pan, w momencie, gdy po raz pierwszy pisano modele tego, jak działają cefeidy, to powszechne było modelowanie ich jako gwiazd podwójnych. No i zapadła cisza, bliźniak Lamp usiadł. I było pozamiatane, jak to się mówi współcześnie w Polsce. I bardzo mi się podobało. Także to były te najbardziej imponujące przyczynki do mojego sposobu myślenia o tym. Także ja raczej nie angażuję się w budowanie modeli. Śledzę to z pewną dozą zainteresowania. Raczej fascynowała mnie koncepcja tego, jak uściślić pomiar i jeżeli to się uda zrobić, to jestem bardzo zadowolony. No, myślę, że możemy to podsumować po prostu tym, że trzeba mieć otwarty umysł i nie można się w żaden sposób jakby nakierunkowywać przed konkretnymi dowodami. Absolutnie. Tak już tradycyjnie na koniec ostatnie pytanie, które zadajemy na każdym spotkaniu, to jest takie pytanie o poradę dla studentów, ludzi, którzy zaczynają wchodzić w ten astronomiczny, czy też naukowy po prostu świat. Czy ma pan dla nich jakąś poradę lub motto, którym powinni się kierować? Zależy od dnia i od miesiąca i od godziny, w której takie pytanie pada. W połowie humorystycznie anegdotą sobie pozwolę podsumować, którą już zacytowałem wcześniej, niedawno, z dziedziny muzyki. To jest taki słynny, część z Państwa musiała to słyszeć, bo to oklepany, no nie dowcip, anegdota, że ktoś widzi jakiegoś wybitnego młodego człowieka grającego recital w Carnegie Hall, czyli szczyt marzeń dla młodego człowieka w Ameryce. I zadaje potem pytanie, jak to jest, co trzeba zrobić, co jest najważniejsze, żeby trafić na tę scenę w Carnegie Hall, co trzeba zrobić. I odpowiedź po amerykańsku brzmi practice, practice, practice. Trzeba się pozbyć mi z koncepcji
o tym, że to wszystko jest kwestia tylko i wyłącznie talentu. Nie wiem, jak wygląda pana generacja i ludzi słuchających mnie. Trochę mi niezręcznie mówić w ogóle do pustego ekranu, bo nie wiem, z kim rozmawiam. Więc to jest taka skomplikowana interakcja tutaj, ale nie oceniając obecnie, jakie są emocjonalne fundamenty podejścia do czegoś takiego jak nauka na poziomie wyższym i zdobywanie fachu i rzemiosła i zrozumienia tego, co to jest nauczyć się techniki robienia czegoś i robienia tego dobrze i doprowadzenia siebie do stanu takiego, że jest się w stanie to z dyscypliną realizować w życiu. Nie wiem, jak to jest w młodym pokoleniu. Wiem, że ja niestety wyrastałem jeszcze w czasach, gdy dominująca postawa była taka, żeby broń Boże nie pokazać komuś, że się coś, jak to się mówiło w moich licealnych czasach, ryło. Że jak już ktoś potrafił w sensie własnej oceny powiedzieć mądrze, to trzeba było udawać, że już to po prostu tak wie i broń Boże nie musiał się napracować, żeby się tego nauczyć. Ponieważ wykazanie, że się napracował, byłoby oznaką słabości pewnej. No więc żałuję, że tak było. Moja córka przeszła przez inny poziom i styl kształcenia. Doceniam w niej poczucie dyscypliny, umiejętność realizacji zadań, zaplanowania pracy i tak dalej. I uważam, że bardzo może nie inspirująco powiem, że to jest w 90% najważniejsze, tak jak w tym dążeniu do Carnegie Hall. I nie należy się tego wstydzić, trzeba to podnieść na piedestał i trzeba to pielęgnować, bo to daje rezultaty. Tak, to jest bardzo ważna uwaga, że bez pracy tak naprawdę nic nie osiągniemy. Wielu ludzi się przed tym zapomina. Ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Uważam, że rozmowa była całkiem interesująca. Gdybym ją oglądał, wręcz powiedziałbym, że fascynująca. Jeszcze raz dziękuję. W opisie filmu... Mogę się zapytać, czy ten stream pan nagrywał, czy będzie go można obejrzeć? Tak, żeby będzie się... go można odtworzyć. Żebym mógł ocenić sam osobiście, na ile będę się musiał wstydzić. Oczywiście. Będzie można go odtworzyć, będzie dostępny na YouTubie. W opisie samego filmu, gdyby ktoś jeszcze nie miał dość, jest link do odcinka Astronarium, który jest poświęcony kosmicznemu promieniowaniu tła, gdzie gościem też jest pan profesor Górski. A ja dziś dziękuję za spotkanie. Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że już gdzieś na żywo, nie tylko w internecie. No i ja dziękuję i szczęśliwego nowego roku. Wzajemnie. Cześć.